Cześć, 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 jak leci? A więc pasa niepowodzeń ciąg dalszy. Więc dobra, będę na środek dawał ekranu, żeby wam było łatwiej pokazać to wszystko. Więc I-Chang. I-Chang jest na środku tutaj, to jest ta flaga na wysokości tego. Tu jest Xinjiang, I-Chang. Więc I-Chang jest na lewo, na środku, a Xinjiang troszeczkę na prawo, więc I-Chang zaraz padnie. Mamy tutaj bardzo mało żołnierzy. Mamy tylko 1394 żołnierzy. Jakbym wiedział, zacząłby robić fortyfikacje. I on jest otoczony. Tak naprawdę Chińczycy kontratakują wszędzie. Co jest szokujące dla mnie jako japońskiego gracza. Jestem noobem. Natomiast my próbujemy atakować Changsha. I tu mamy 5 dywizji, które będą szły na Changsha. I tutaj podbijemy ten teren. Co teraz jest na środku? Te 4 flagi chińskie, nacjonalistyczne. My to chcemy podbić. Natomiast, sorry, mam trochę katarku. Natomiast tu robią się cuda niewida. Straciłem Hainan, jak widzimy. Ich tu jest 8000. I pobili moje 3 słabiutkie dywizje, które miały bardzo mało siły bojowo. To były okupacyjne dywizje, a nie tam do walki. No i oni tu weszli i zrobili swoje. Na szczęście tu jest Anqing. Teraz jest... no właśnie, na środku. Nie wiem, czy to widać, to białe, to otoczkę, to nie bardzo tutaj widać. I tu mamy dywizję, która idzie. 116 dywizja, ona ma dużą siłę bojową. Idzie do Luchou, zaraz dojdzie do Luchou i po Luchou dojdzie właśnie tutaj, gdzie jest ta szabelka na środku. I podejmiemy walkę. Weźmiemy też Huayin, który jest tutaj. Następna dywizja idzie i ona zaraz powinna dojść, no nie tak zaraz. Musi niestety przejść rzekę, więc będzie niebezpiecznie, ale trudno. Wyczyścimy teren. Jeżeli chodzi o Malezję, to ciągle się wypakowujemy z okrętów. No teraz zaopatrzenie, już nie żołnierzy, to dobrze. Chociaż tutaj ciągle żołnierzy wypakowujemy. Powoli w Kota Baru reperujemy, było tam 90 czy 80 zniszczony post startowy, teraz jest tylko 18. Niestety wszystkie, dlaczego tutaj tak mało samolotów myśliwskich osłania? Ponieważ wszystkie co wystartują, to jak lądują, to się rozwalają. Bo pas startowy i baza lotnicza jest rozwalona przez wujka Timo w poprzednich dniach. Hurra! Okej, no cóż. Idiota uczy się na swoich błędach, mądry człowiek na błędach innych ludzi. Ja na szczęście jestem ani ten, ani ten. Jestem wujek Timo, dzień dobry. Więc okej, daliśmy sobie tutaj patrolowce. Bo tu się pojawiła już holenderska łódka podwodna, zresztą się nie dziwię, tu jest główny tranzyt. I będziemy próbowali, i tutaj chyba też powinniśmy dać jakieś samoloty patrolowe, czy tutaj coś mamy. Mamy Sali, które jeszcze nie będziemy... Co my tu atakujemy? Nic nie atakujemy, będziemy po prostu się szkolić na razie. Natomiast czy mamy jakieś samoloty fajne, patrolowe? No mamy, ale na razie będziemy używać do mordobicia. Dobrze by było tutaj mieć jakiś floater. Nie mamy żadnego floater, cholera. Sonie są. Ile Sonie mają? Sonie mają tylko 4 radius, czyli mają 2. To za mało. Zdecydowanie za mało. Tutaj damy jakieś poważniejsze siły, no przynajmniej jeden eskadrę w Camran Bay, żeby tutaj dookoła latały te samoloty. No i jak latają samoloty, to nawet jak nie zaatakują i nie wykryją łodzi podwodnej, to tam ma problemy z wykryciem statków, ponieważ ciągle musi być pod wodą, musi się ratować alarm i leci pod wodę, żeby go nie wykryć. Więc to daje nam to. Okej, Tayo w następnej turze chyba. Widzimy to, on tutaj podpłynie za 6, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i chyba
Tak, i wtedy my wyładujemy te myśliwce jak najszybciej, za dzień, za dwa w Miri. Przynajmniej jedną eskadrę. A reszta podpłynie gdzieś tutaj. Notabene Kide Butai gdzie jest? Kide Butai jest przy Batan. Ona jest tutaj. I ona teraz płynie do blisko Singapuru, a przy okazji zrobi mały stop tutaj. Tu jest płytka woda, więc kurde, nie powinno być łódek podwodnych. Mam cichą nadzieję. I zobaczymy, co możemy namieszać. I użyjemy ją, żeby zbombardować port w Singapurze. Nie wiem, czy oni się tutaj ewakuują, czy nie. Mamy trochę łodzi podwodnych. Mam nadzieję, że się nie ewakuują. Może ten ruch za późno w ogóle zrobiłem, bo tu już Manila i IBA i te wszystkie pasy startowe i bazy lotnicze w Filipinach są rozwalone. Już samoloty myśliwskie nie startują, żeby walczyć ze mną, więc to zrobiłem o dzień czy dwa za późno, ten ruch. No cóż. Skierowałem następną dywizję bodajże do Wigan. Nie mamy takich silnych sił tutaj, tam 122, 120, ale to są w miarę silne, więc ruszamy wszystko na południe, im bliżej Clark i Manili tutaj. To są na tej wysokości. I powoli, powoli podbijamy to. W Chinach dostaję w dupę. Jak już mówiłem, oni odbili mi bazy, tutaj odbili, no Hwajna, no jestem w szoku, jestem po prostu w szoku. Tutaj, patrzcie na prawo, na dole, przy Kwajalein, mamy ciągle dwa, jak widzimy, nie patrzcie na myszkę, tylko tam, gdzie jest ta obwódka biała, dwa te alianckie zespoły, które każdy ma lotniskowiec. I co jest interesujące, moja flota ta, minęli się w nocy, w ogóle się nie zobaczyli, więc ja nimi zwiewam na północ, do Tokio, do wysp, a resztą plejady zwiewam, gdzie mogę. Okej, okay. Zwiewam, gdzie mogę. Jak widzimy, idziemy na lewo, na prawo, na dół, wszędzie, żeby tylko uciec od tych lotniskowców, które są niesamowita siła bojowa. A przy okazji wektoruję tutaj łodzie podwodne, no będę próbował. Może będziemy mieli szczęście, ale wątpię. Wątpię. Ale może jak będą w tym samym heksie, może coś się uda. Niestety torpedy chyba ich nie trafiły. Chyba trafiły ich tylko działka pokładowe zniszczycieli, a to takiemu krążownikowi ciężkiemu nic nie robi. Więc chyba nie dostali chyba torpedo. Dobra, więc zachowamy grę. I ruszymy tą turę i dzieją się rzeczy straszne dla Japończyków. Nie podoba mi się ta gra. Zdecydowanie lepiej mi szło, jak byłem aliantem, bo na te straty nie byłem taki czuły, bo i tak za 43-44 roku będziemy mieli setki statków, które to wszystko zastąpią. Ok. Kalkulacje mnie nie obchodzą. Laoak jest okupowany przez Japończyków. Nie wiem, gdzie to jest, ale automatycznie, tak jak mówiłem, jak baza nie ma wojska nieprzyjaciela, to my automatycznie okupujemy, jeżeli jesteśmy żołnierze, mamy w zasięgu jednego heksa tej bazy. Tak. Ok. Pełno desantów. Ciągle wyładowujemy. Ciągle się łączymy w siłę. W nocy chyba nie będzie żadnych bombardowań. Ja wyłączyłem, żeby tamci w nocy bombardowali, atakowali torpedami. Zresztą oni w ogóle nie podjęli walki z tymi lotniskowcami. Moje Nelsy w ogóle nie chciały. Powiedzieli, że dowódca to pacan i oni będą siedzieć sobie na pasie startowym. Okej. Okay. Nic takiego. Okej, okay, była S-36 i ona tutaj działa między Formozą a Batan. Ja już powiedziałem, że to powinniśmy zrobić, że tutaj powinniśmy zrobić przeciwko łodziom podwodnym. Task Force.
Złapaliśmy ich i rzuciliśmy i torpedy daliśmy, ale problem jest w tym, że żadna torpeda nie trafiła, ale widzieliśmy, że Astoria ciągle się paliła, więc jednak oberwała trochę. Ma cztery niszczyciele, eskortują jeden Astoria, ale tu jest chyba też lotniskowiec. Ta I-169, czyli natrafiliśmy na ten zespół, dobrze wektorowałem moje łodzie podwodne, wykonała atak, ale nie zobaczyła nawet, czy tu jest lotniskowiec, a na pewno w tej flocie nieprzyjacielskiej tutaj jest lotniskowiec. To jest wyspa Gilbertów, to jest koło Tarawy, na południe od Tarawy. I łódka podwodna oberwała deskorty, no cudownie. I zaatakowała torpedami niszczyciel. No. W Astorię wal, w ten ciężki krążownik. Jak widzimy, wszędzie pogoda nie działa, nie możemy startować naszymi samolotami, wodno-samolotami. O-o! Z lotniskowców mnie nakryli. To niedobrze. Coś chyba zastrzeliliśmy. Okej, ataki z powietrza. Idziemy na Hong Kong. Flag borderczy. Okej, żadnych strat nie wyrządziliśmy, cudownie. Atakujemy ciągle IBA. Tu są te myśliwce. Coś tam trafiliśmy. Tak, P-40E Warhawki. Trzy zniszczone na ziemi. To bardzo dobrze. I one się już nie podnoszą do... Jeden aircraft destroy, czyli samolot zniszczony. One się już nie podnoszą do walki. To bardzo dobrze. Cztery zniszczone na ziemi. No pięknie, te P-40 rozwalamy po prostu. Coś ewakuują Hong Kong. Nie, to są torpedowe. I takie bardzo trudno trafić z powietrza. Znowu idziemy na IBA, będziemy te myśliwce na ziemi rozwalać. One już są wraki. Ale następny zniszczony na ziemi, bardzo ładnie. Nalot z powietrza, to nie jest dużo bombowców w Chinach, jak widzimy. Musimy tu zdecydowanie więcej bombowców dać, bo to jest śmieszne tutaj. Bo Chińczycy mnie atakują, to powinno być zupełnie na odwrót. To mi się w ogóle nie podoba. Atakujemy Hong Kong. Znowu Lily zniszczona przez flak. Ile straciliśmy samolotów znowu? Trzy zastrzelone. To chyba nie warto tutaj atakować. Bo to oni nie ponoszą za dużo strat tutaj. Przerzucimy chyba te samoloty, żeby bombardować Chińczyków na północny, tu jest Szanghaj na tym cyplu, na północny wschód przy Nankingu, bo tutaj nam nie za dużo daje. Natomiast tu w otwartym terenie jak bombardujemy, to ponoszą straty. O-o! Jednak jakieś samoloty latają rozpoznawcze. Ich. Nasze też. Oni nawet Tajlandię rozpoznają z powietrza. Battambang, to jest przecież daleko. Okej, teraz po południu. Oczywiście nasze wodno-samoloty nie latają przeciwko łodziom podwodnym, bo to było za fajnie. Atak z powietrza. Okej, dwa alfy idą. Nie, no to nie warto tutaj takimi małymi bombkami, to... Okej, chyba skończymy atakować z powietrza, przynajmniej tak nisko Hong Kong, bo to nic nie daje. Chiang Mai jest atakowany i teraz jest eskorta 11 H81A3, już mówiłem o tych ciekawych samolotach, to są prototypy P-40. My nurkujemy na nich, czyli mamy przewagę wysokości. Diving on. Czyli nurkujemy na. Ale to są asy, to są asiory amerykańskie i oni mają też... To są najlepsi piloci amerykańscy na mapie teraz. Ale mamy przewagę wysokości, mamy lepsze samoloty. O, zastrzelony, bardzo dobrze.
Następny zastrzelony, bardzo ładnie. Ciągle nowe wstają, zera z... stają. Podnoszą się ciągle nowe zera z pasa startowego. Dlatego te numery nam się zwiększają. Teraz idziemy na bombowce. Przedarliśmy się przez ich osłonę myśliwców. I teraz atakujemy ich bombowce i rzeź bombowców. Więc nie ponieśliśmy żadnych strat, a oni stracili przynajmniej jeden myśliwiec i dwa bombowce. Bardzo fajnie. Rekonesans, rekonesans, nasz i ich. Okej, okay, Hudsony atakują mnie tutaj. Więc dobrze, mam tu zera i IQ 27, więc powinniśmy im zajść za skórę. Te K-27 mają tylko dwa karabinki maszynowe, więc nawet jak jest krytyczny hit, to jest najlepszy jaki może być, to i tak nie możemy zastrzelić tego bombowca, ponieważ... Jeden zniszczony, okej. Okay. Ponieważ one mają za słabe uzbrojenie. Mają tylko 7,7 mm razy 2. No to jest śmieszne. Hej! Lotniskowce amerykańskie nie wykonały następnych ataków na moje statki, czyli zwialiśmy im chyba. To bardzo dobrze. Poruszamy się teraz szybko, strategicznie pociągami. Okej, okay. Tu mamy znaczną przewagę nad nimi. To jest 83-52. Powinniśmy to zaatakować. 83-52, znaczna przewaga. Atak, przynajmniej tak myślę. Tak, bo nawet dwa składy zniszczone artylerią. Wow, okej. Okay. Ale z drugiej strony dochodzą jeszcze dwie ekstra dywizje na tą Changshe, więc... Powinno być okej. Okay. Bombardujemy Hongkong. Powinni ponieść straty, tak, jeden skład zniszczony całkowicie, 5 rannych, czyli 10 zabitych, 50 rannych. Atakujemy Quaytech. To bardzo dobrze, Quaytech jest nasz, to dobrze, bo teraz możemy się poruszać, zobaczcie, to oni blokowali linie kolejowe. Więc Quaytech musieliśmy wziąć. Oni ponieśli 1400 ofiar, 60, czyli 600 żołnierzy zabitych. 340 zabitych tyłowców, zaopatrzeniowców i tak dalej. Ciao co, rany boskie. Boże. Okej, oni mnie atakują w Hongkongu. Nikt nie poniósł strat. Atakują I Chang. Może być. Może być tragicznie. Jest tragicznie. Siedem, 770 żołnierzy naszych zginęło. Okej, okay, jest tragicznie w Chinach. W Chinach ja myślałem, że to ja będę atakować, a tymczasem jest zupełnie na odwrót. Trzeba szybko przerzucić tutaj. Atakują Xinjiang. Okej. Okay. No, tragedia w Chinach ciąg dalszy. Chyba za dużo rzuciłem na Changshe. Byłem pewny, że oni nie będą mnie atakować. A tymczasem oni wszędzie atakują mnie. Okej, okay, tu dostali w dupę trochę. Mimo, że nie. 1 do 17 kostkę rzuciło, a i tak ja poniosłem stratę, a nie oni. Dlaczego? Jestem odcięty od zaopatrzenia chyba? Tragedia w Chinach się dzieje. Więc nieprzyjemnie jest ciąg dalszy. Na szczęście lotniskowce przykład Jalein nic nie zbombardowały, nic nie zaatakowały. To dobrze. W Kota Baru 11 Sentai chyba przyjechał pociągiem.
To dobrze. Okej, okay, mogło być gorzej, chociaż w Chinach jest tragicznie. W Chinach jest tragicznie. Do zobaczenia wszystkim.